Witam serdecznie w kolejnym odcinku Videoblog Tech. Dzisiaj pokażę Wam płytę główną Gigabyte G1 Sniper na chipsecie Z97. Nie jest to najnowsza konstrukcja, bo przeznaczona pod procesory z rodziny Haswell, czyli dla soketu 1150, ale wciąż warta uwagi, szczególnie po ostatnich obniżkach ich cen. Co ważne, płyta główna obsługuje najmocniejsze procesory rodziny Haswell i7-4790K Devil's Canyon. Producent dostarcza płytę w czarno-czerwonym kartonowym opakowaniu z uchylną klapką, przez którą można zobaczyć zawiniętą folią elektrostatyczną płytę główną. Na tyle opakowania widzimy ładnie rozrysowane najważniejsze jej cechy i zalety. Pod podnośną klapką z przodu również mamy szczegółowe informacje o nowościach zaimplementowanych w płytę główną. Po otwarciu pudełka na górze leży płyta główna, a pod nią zestaw kabli, dokumentacji i akcesorii. Producent dostarczył wraz z płytą następujące akcesoria: 4 kable SATA, mostek SLI do kart NVD, zaślepkę na porty wejścia, naklejkę na kabla SATA ułatwiającą ich identyfikację, 2 opaski rzepowe do spięcia kabli, 3 książeczki z instrukcjami obsługi i płytkę z oprogramowaniem i sterownikami. Dobrym nawykiem jest zaglądnięcie na stronę producenta i pobranie sobie najnowszych ich wersji. Sama płyta główna ma standardowy rozmiar ATX, czyli 350x233 mm. Powinna bez problemu zmieścić się w większości obudów MIDI Tower, ale czasem warto sobie to wymierzyć, zanim się kupi, a potem trzeba zmieniać obudowę, bo płyta ma za duże gabaryty. Patrz ja, tak to właśnie kiedyś zrobiłem. Idąc od prawego górnego rogu na płycie widzimy przycisk reset, przycisk do kasowania BIOSa, wyświetlacz informujący o ewentualnych błędach po starcie płyty i ładny czerwony włącznik zasilania. Poniżej złącze zasilania, a na lewo od niego przełącznik BIOS. Z racji tego, że płyta wyposażona jest w 2 BIOSy, można wybrać, z którego chcemy korzystać. Równie dobrze możemy ustawić oba aktywne, co jest nawet zalecane. No okej, no ale po co 2 BIOSy? Ano po to, że płyta przeznaczona jest dla bardziej wymagających użytkowników, co w połączeniu z odblokowanymi procesorami Intela serii K stwarza bardzo dobre możliwości do overclockingu, czyli podkręcania procesora i systemu. Ale jeśli przesadzimy, to czasami nawet reset BIOSa nie pomoże wrócić do ustawień fabrycznych. Wtedy wybawieniem jest rozruch płyty z drugiego BIOSa, w którym mamy na przykład wgrane ustawienia fabryczne i za jego pomocą przywrócenie funkcjonalności zablokowanemu BIOSowi. Poniżej tego wszystkiego widnieje złącze USB do wyprowadzenia naprzód obudowy. Uwagę przykuwa również nowy system chłodzenia, chipsetu i sekcji zasilania. Nowe czerwone radiatory w kontraście z czarną powierzchnią płyty mogą się podobać, jednak pewnym dysonansem i kwestią sporną może być logo z okiem serii gamingowej Gigabyte'a, które powinno być stosowane w sumie już przy kartach graficznych, a nie płytach. No ale Gigabyte chciał pewnie tym akcentem podkreślić gamingowość tej płyty. W każdym razie mnie się nie podoba. Przy zewnętrznej krawędzi mamy 6 złączy SATA 6 gigabitów. Całkiem nieźle i zaraz obok kontroler sterujący wejściem. Teraz trochę o złączach. Od prawego dołu widzimy złącze COM do podłączania portu równoległego. Kabelek niestety należy dokupić osobno, ponieważ nie należy do zestawu. Panel do podłączania przycisków obudowy, diod itd. Nad nim znajduje się dodatkowe złącze do kasowania BIOSu za pomocą śrubokrętu, czyli przez standardowe zwarcie dwóch pinów. I tuż po lewej stronie w pełnej okazałości dwie kości BIOS. Podążając za dolną krawędzią na zachód mamy 2 złącza USB 2.0 do obudowy, 2 złącza wentylatorów obudowy oraz złącze do podłączenia panelu audio na przodzie obudowy. I docieramy do strefy audio. Gigabyte chwali się, że odseparował kanały na 2 oddzielnych warstwach płyty głównej, co ma eliminować przesłuchy kanałów i dać jeszcze lepszy i czystszy dźwięk. Nawet na samej płycie głównej jest ścieżka świecących LED, które obrazują tę granicę. Taki bajer. Sekcja audio jest bardzo rozbudowana. Mamy tutaj dedykowany procesor dźwięku Soundcore 3D, pokryty pozłacanym radiatorem, który odciąża procesor w zakresie obsługi dźwięku na płycie. Ten pozłacany radiator ma ekranować procesor od otoczenia i eliminować zakłócenia elektrostatyczne. Nadmienię, że karta dźwiękowa na płycie to Realtek ALC1150 SNR HD, korzystający z dobrodziejstwa procesora dźwięku firmy Creative. Zielone kondensatory marki Nichicon są zaimportowane wprost ze sprzętu audio wysokiej jakości i są dedykowane do obsługi dźwięku na płycie głównej.
faktycznie ich jakość jest lepsza niż w większości sprzętu Hi-Fi, który można nabyć w popularnych marketach. Ciekawym rozwiązaniem jest specjalny dodatkowy wzmacniacz, czy raczej procesor dźwięku, który jest wymienialny. W zależności jaką barwę dźwięku chcemy uzyskać, jaki efekt tego dźwięku, możemy go wymienić na inny. Niestety te inne nie są dostarczane w komplecie i trzeba je nabyć na własną rękę, a szczerze mówiąc w Polsce nie widziałem ich nigdzie na rynku. Tuż pod nim znajduje się przełącznik wzmocnienia słuchawek na prawy i lewy kanał. Możemy wzmocnić je sześciokrotnie. Czasem przydaje się to, jeżeli używamy głośników o większej odporności. Patrząc na północ widzimy sekcję zasilania pokrytą solidnymi radiatorami. Kondensatory w niej zastosowane mają podwyższoną żywotność. Według Gigabyte'a każdy egzemplarz tej serii płyt głównych jest testowany pod pełnym obciążeniem przez 168 godzin, zanim opuści fabrykę i trafi do sprzedaży. Ma to wyeliminować problemy z zasilaniem, które musi być w płycie przeznaczonej do podkręcania, stabilnej jak skała. Producent gwarantuje 10 tysięcy godzin ich żywotności. Przejdźmy teraz do złączy karty. Mamy do dyspozycji dwa sloty PCI Express przeznaczone do zamontowania kart grafiki w technologii SLI lub Crossfire. Jedno z nich ma prędkość 16, a drugie 8. Oprócz tego między nimi mamy aż 3 złącza dla kart PCI Express i na samym dole 2 złącza dla kart PCI. Jeszcze jedno słowo o samym gnieździe procesora. Wszystkie piny są pozałacane, co ma polepszać kontakt ze złączami w procesorze oraz nie powodować utlenienia się materiału, jak to było w przypadku miedzi. Tuż obok niego mamy gniazda pamięci DDR3. Pamięć ta jest oczywiście dwukanałowa. Rzućmy okiem na same złącza na tyle płyty głównej. Bogato nie jest, ale biednie też nie jest. Patrząc od lewej strony widzimy 2 złącza USB 2.0, a pod nim złącze PS2. Wyjście SPDIF do zewnętrznego sprzętu audio, DisplayPort oraz wyjście HDMI na monitor. Sama płyta, jeśli zintegrowana karta graficzna w procesorze na to pozwoli, obsługuje rozdzielczość do 4K oraz 2 monitory. Wyjście USB DAC. Jest to ciekawe wyjście USB przeznaczone do albo podłączania standardowych urządzeń jak klawiatura, mysz, pendrive w standardzie USB 2.0, albo do podłączenia zewnętrznej karty muzycznej. Wyjście to jest pozłacane i całkowicie izolowane od innych USB, co zapewnia brak zakłóceń w przypadku korzystania zeń do podłączania kart muzycznych. Idąc dalej, 4 porty USB 3.0 oraz karta sieciowa Killer E2200, pomagająca przez oprogramowanie dołączone do płyty w szeregowaniu ruchu sieciowego. Możemy na przykład nadać priorytet pingom i połączeniom z serwera z grami, a przesunąć na dalszy plan strony www, pobieranie itd. Ma to zmaksymalizować wydajność sieci podczas grania i nie dopuścić do opadania pingu. I na koniec mamy pozłacane wyjście audio do podpięcia głośników, słuchawek i mikrofonu. Znajduje się też tutaj optyczne wyjście SPDIF. Ogólnie płyta sprawia bardzo dobre wrażenie. Dostarczana jest z masą oprogramowania, począwszy od autoaktualizacji przez internet BIOSa i software'u, poprzez zarządzanie podkręcaniem z poziomu Windowsa, aż do sterowania ustawieniami zdalnie za pomocą smartfonu. Co do wyglądu, mnie razi to czerwone oko na radiatorze, ale jak ktoś kiedyś powiedział, rzecz gustu, powiedział buldog bliżąc się po jajka. Opinię wyglądu pozostawię każdemu z osobna. Co do funkcjonalności, już ją przetestowałem i niebawem będzie mały filmik o podkręcaniu za pomocą tej płyty. Powiem jednak, że jestem zadowolony. Ma minimalnie mniejszy potencjał i możliwości niż płyta Asusa w tym segmencie cenowym, ale daje radę. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Zapraszam do lajkowania, subskrypcji i polecania mojego kanału. A jeśli macie pytania, to napiszcie pod filmem, a postaram się na nie odpowiedzieć. Cześć i do zobaczenia. Wideoblog Tech.